When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Stresuje się pan mocno, nie? Strasznie. Słychać. Will your mom still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. Prawie, prawie. Baby, my heart could still for last heart the 23. Ale ładny głos ma. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Andrzej, słucha uważnie. Maybe just in touch of a hand. With me, I fall in love with you every single. So honey now, zaraz przez trzy. Nie wszedł. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Oh darling, place your hands on my beating heart. Nie zakrzyczył. I'm thinking now. Czarno, dla mnie nie, dla mnie jak mnie nie rusza. Found love right where we are. Emocje robią swoje. W porządku, mogę ci zostawić? W porządku, dasz sobie radę? Okay. Boże, jak cudownie jest widzieć takie łzy szczęścia. Znaczy to emocje, ja w życiu nie pomyślałem, ja tu się popłaczę jak dziecko. Wiesz co, my też często tak myślimy w ogóle. Zanim jak dziecko, tylko pewnie w facecie się nie chce zapłakać. Już... Dokładnie. Dokładnie. No. To prawda. Jak masz na imię, chłopaku? Bartek. Bartku, wziąłem oddech, bo w tym programie jestem znany już troszkę, przynajmniej moim kolegom, koleżankom, trenerom, z tego, że marudzę ciągle. Masz się czego czepić? Jest czego się czepiać. No ale jest, słuchaj, ale muszę cię przekonać, żebyś przyszedł do mojej drużyny. Ja to wiem. Nie usłyszeli, jak śpiewa, bez stresu. No właśnie. W których zabrzmiałeś naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Rasowo, można i teraz powiedzieć. Chodziłoby o to, żeby te miejsca rozciągnąć na całą długość piosenki. Chcę powiedzieć coś, czego dojrzały, doświadczony wokalista być może nie powinien mówić publicznie. Ale ja się tego nie wstydzę powiedzieć. Wiesz, ja pomimo tych 20 kilku lat na scenie, umiem śpiewać dopiero od kilku. A swoje największe sukcesy, pierwsze największe sukcesy święciłem wtedy, kiedy nie potrafiłem śpiewać zupełnie. Ja wiem, jak to się robi. Wiem, jak nauczyć cię rozciągnąć twoje umiejętności na całą tę piosenkę. No, no dobra, no Edyta, no fajna dziewczyna, ja to wiem i wiem nawet, że... Musimy się spotkać kiedyś. Duża no. Część... My? Znaczy tak po prostu na kawkę. Mój drogi, masz piękny wokal, naprawdę piękny. Dziękuję. I chwilami absolutnie rasowy. I rzeczywiście są tam takie dźwięki, na których warto się zatrzymać, zastanowić się, skąd one się biorą, na czym polega to, że brzmią tak inaczej od pozostałych i rozpracować to w taki sposób, żeby rzeczywiście, tak jak Andrzej powiedział, żeby one się pojawiały częściej. Więc serdecznie zapraszam cię. Ja myślę, że byłabym... Co się tak śmiejesz do mnie? Zawstydziłeś mnie. Znaczy, przestańcie, tak... to już nie jest śmieszne. Trwa za dużo. Znaczy, przepraszam. Nie chcę iść do domu. Posłuchaj. Wybieram Andrzeja. Dziękuję bardzo. To jest takie proste. No ale powiem ci jeszcze na koniec taki komplement, bo jeżeli w tobie były takie emocje, jakie zobaczyliśmy tutaj wszyscy tuż po zakończeniu utworu i z takimi emocjami śpiewałeś, to to, że zapanowałeś nad wokalem w większości, na większości utworu, to jest wielki szacun. Gratuluję ci. Dziękuję bardzo. Panią Edytę Górniak uwielbiam od dzieciństwa, naprawdę. Od dzieciństwa. Dziękuję.
To jest nudne w tym programie. Myślę, już naprawdę, że Andrzej Piaseczny. Naprawdę, brawo. To jest bardzo dobry wybór. Witaj.